Panie i panowie, Michał Grabacki. Dzięki. Cześć wszystkim. Może tak... Sekundkę. Przybywam do was z Planety Mediów w linii Rexer Springer. Jeżeli sama nazwa wam to nic nie mówi, to pewnie jeżeli powiem, że chociażby u nas jest Onet Newsweek, to już nieco więcej. Ale tak w ogóle, no... jesteśmy w czymś o e-handlu, więc co mają media do e-handlu? Paradoksalnie dosyć dużo, no bo po pierwsze w naszych mediach zwykle reklamują się firmy, które sprzedają, a tak swoją drogą mamy też dosyć dużo takich czysto e-commerce'owych serwisów. Przykładowo Sympatia, VOD.pl, Skąpca, którego może znacie, Opineo i tak dalej. No ale nie o tym temat, powiemy o przeanalizowaniu. Pewien dosyć mądry jegomość powiedział, że dane są obecnie ropą naftową obecnego czasu. Trudno się z tym nie zgodzić. No jeżeli sobie popatrzymy, tak naprawdę na praktycznie każdy aspekt nowoczesnego biznesu są tam dane. Logistyka dane. Nie wiem, parę lat temu miałem do czynienia z pewnym projektem de facto logistycznym, gdzie zastanawialiśmy się, jak najlepiej zatowarować wszystkie sklepy stacjonarne, które obsługiwały główny sklep internetowy pewnej marki, gdzie pracowałem. W jaki sposób to zrobiliśmy? Osiągnęliśmy ogrom różnego typu danych, jakie towary najlepiej kupują, co w tym sprzedają. Na podstawie tego został zbudowany algorytm, który odpowiednio zatowarowywał sklepy. Jeżeli popatrzymy na marketing, cały efektywnościowy marketing, dane. Zresztą chyba nie trzeba tutaj dużo mówić, zresztą jesteśmy w firmie, która de facto żyje z tych danych, się w nich specjalizuje. Ale tak naprawdę te dane można przypomnieć przynajmniej coś takiego. Z jednej strony mamy e-commerce, z drugiej strony mamy data, no i jest wieczny pościg. Jedno próbuje dogonić drugie, tak naprawdę prawie nigdy temu się nie udaje, bo cały czas jest więcej danych. Ale tak naprawdę do tego więcej, każdy cały czas dąży, coraz więcej tych danych jest zbieranych, coraz więcej kolejnych narzędzi, kolejnych specjalistów dochodzi, ale tak naprawdę nigdy jedno nie potrafi dogonić drugiego. Zresztą niedawno w kilku jakichś tam analizach, wielkich ankietach na temat, można powiedzieć, inwestycji w marketingu, bodajże co 3/4 dyrektorów marketingu co powiedziało, że będzie inwestowało dane. Zresztą gdyby poprosiłem was, żeby teraz podnieśliście ręce osoby, które w swoich firmach zamierzają w przyszłym roku inwestować w dane, pewnie byłby tutaj też las rąk w górze. No ale tak naprawdę co to oznacza? No, za dane jesteśmy w stanie zapłacić naprawdę każde pieniądze. No skoro te dane są ropą naftową, a nasz biznes potrzebuje paliwa, no to po prostu jeżeli ktokolwiek przychodzi i mówi, ej, mam dla was fajne dane, mam dla was fajny system, to co mówimy? No masz kasę, dawaj te dane, dawaj. Tylko zaczyna być pewien problem. Opowiem o tym problemie na przykładzie firmy, gdzie pracuję. Jak pewnie wiecie, jesteśmy dosyć dużą korporacją, zresztą międzynarodową. Tak sobie pozwoliłem zrobić małą analizę, policzyłem, wyszło mi, że ogólnie ludzi zajmujących się dane jest ponad 30 osób w naszej firmie. Zresztą nawet jeden kolega, Tadek, siedzi tutaj, który można powiedzieć jedną z tych osób. Z tego 5 osób pracuje w moim dziale, którzy się tym zajmują. Dalej, co znów policzyłem? Spróbowałem zinwentaryzować wszystkie narzędzia związane z danymi, które są w tej firmie. Wyszło mi, że to jest 50, chociaż niektórzy mówili, że jest grubo ponad setkę. Różnego typu systemów, miejsc, w których te dane są czerpane. Część jest tutaj, no dużo, prawda? Później zacząłem zastanawiać, jak dużo w ogóle w naszej firmie, szczególnie w e-commerce, jest różnego typu KPI-ów. Wyszło mi, że jest ich ponad 25 głównych, z których nasza firma korzysta. Masa. No i tak naprawdę, co to spowodowało? Spowodowało to, de facto to, że mamy ogrom różnego robotu, dashboardów, różnego typu analiz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No efekt, można powiedzieć, dosyć taki. Za dużo danych, nie wiadomo, co z tym robić, nie wiadomo, jak do tego podejść. Mamy taki przykład. Nasz zarząd, dyrektor marketingu, ktokolwiek inny, chce przeanalizować wyniki jakiejś dużej kampanii, na której wydaje się naprawdę duże pieniądze. Więc trafia to do działu analiz. Dział analiz zastanawia się, skąd to zabrać, używa iluś narzędzi, przykładowe narzędzia, których robimy. Zwykle akurat okazuje się, że robi to analizę, która ma około 30 stron, akurat przypadek życia, wraca to do ludzi zarządzających. To jest, można powiedzieć, mniej więcej reakcja kogoś, kto dostaje taki raport.
Oczywiście można przeczytać, ale 30 w to znaczy jest lekko strawne. Co gorsza, jeżeli taki raport zobaczy osoba niskopoziomowa, to można powiedzieć efekt już mniej więcej taki. Czy coś zrozumie, czy wyciągnie wnioski, czy te dane naprawdę przynoszą wartość jakąś? No, nie wydaje mi się. Można je analizować bardzo długo, bardzo dobrze, to w tym robimy, ale można powiedzieć, czasami efekt jest dokładnie taki. Zresztą taki przykład całkowicie życia wzięty, anegdota. Kolega u mnie w dziale, który zajmuje się między innymi tworzeniem dashboardów swego czasu, podpiął do kilkuset dosłownie dashboardów, jakie mamy stworzone, analityka, zaczął sprawdzać, jak dużo ludzi te dashboardy ogląda. Zgadnijcie, co wyszło. Niektóre były oglądane raz tylko na miesiąc i to przypuszczalnie przez nas. No po prostu zbyt dużo danych nie jest zbytnio strafne. No i dobrze, no i co w tym wszystkim zrobić? No, prościć. Więc to naprawdę można powiedzieć, ze świata, w którym naprawdę mieliśmy bardzo dużo różnego typu parametrów, to jest tylko ich maluteńki wycinek, spróbowaliśmy tak naprawdę to uprościć do czegoś więcej. Więc co naprawdę zrobiliśmy? W marketingu, w tych wszystkich różnego typu rzeczy, widzieliśmy tak naprawdę ROI, czyli tak naprawdę ile wydajemy, ile zarabiamy. Wymyśliliśmy coś o nazwie TTF, zresztą bardzo fajną rzecz. TTF, czyli Total Time Spent. Zamiast mierzenia całej masy różnego typu parametrów typu, dajmy na to, wizyty, parametry odrzuceń i tak dalej. Mamy jedną miarę, z którą każda nasza redakcja jest rozliczana. TTF to jest tak naprawdę ilość odsłon i czas spędzany na stronie. Oczywiście to odpowiada za to nieco bardziej skomplikowany algorytm, tylko nie wiem, odrzuca puste wejście na początku i tak dalej, ale jest to bardzo proste do zrozumienia dla każdej osoby. No bo jeżeli na przykład jesteś redaktorem i musisz walczyć o to, o to, o to, o to, potem dostajesz 7 dashboardów, których to wszystko analizujesz, no to jak pokazywałem, jak się kończy. Jeżeli masz jedną prostą miarę, w której jesteś rozliczany, jest to proste i tak dalej. W e-commerce znów, zamiast zastanawiania się na temat atrybutów i całej masy rzeczy, jak mamy powracalność klientów, mamy po prostu LTV. LTV jest stosunkowo prostą miarą lifetime value, czyli ile użytkownik średnio wyda w naszym serwisie czy w naszym e-commerce w ciągu swojego życia. Więc nie optymalizujemy się per sprzedaż, per kanał, tylko optymalizujemy się pod to, żeby użytkownik więcej wracał. Ktoś nas prosi o analizę kampanii brandowej, mamy brand traffic. Brand traffic, czyli suma wszelkiego typu ruchu, który jest uznawany za brandowy. Znów nie patrzymy przykładowo, czy zwiększyła kampania lojalizację marki, czy więcej ludzi wraca, czy nie wiem, współczynnik porzuceń się zmniejszył i tak dalej. Oczywiście niskopoziomowo ludzie na to patrzą, ale tak naprawdę jest znów jedna miara, która mówi, okej, udało się, nie udało się, cwacy, nie cwacy. I na samym końcu mamy jeszcze coś, co nazwaliśmy target group saturation, czyli wysycenie grupy docelowej. Jak pewnie wiecie, no żyjemy w reklam, więc nam zależy, by w określonych grupach docelowych mieć więcej użytkowników niż mniejszych. Jak pewnie zwróciliście uwagę, nie wiem, może czytujecie wirtualne media i innego typu pracę, no to non-stop de facto bijemy się z wirtualną Polską, prawda? No i jeżeli sobie patrzycie na rankingi gemiusowe, raz jest news. Onet pierwszy, prawie wirtualna Polska pierwsza. Uznaliśmy wszystko fajnie, co z tego, że jesteśmy najwięksi. Ludzie i tak tak naprawdę go nie mylą, ale tak naprawdę to, czego od nas wymaga klient, to jest to, żebyśmy mu dali grupę docelową, która dla niego jest ważna. Przychodzi do nas, dajmy na to, firma kosmetyczna, chce mieć kobiety w określonym wieku i tego tak samo mierzymy. No i tak naprawdę to jest dopiero początkiem naszej drogi, bo ten proces zaczął się dosyć dawno, on się toczy. I tak naprawdę jesteśmy dopiero na początku tej wielkiej drogi uproszczania tego, ale mam nadzieję, że tak patrząc na to, możecie tą drogę nieco skrócić. Czyli można powiedzieć, nie robiąc tego, co przez my robiliśmy, czyli nazywać multum różnego typu rzeczy, tylko po prostu od razu przejść do tego, co jest pierwsze. I w ogóle zachęcam was do tego, jeżeli będziecie myśleli o w ogóle analityce, to zawsze miejcie naprawdę duży obrazek, od początku to upraszczajcie, żeby dojść, można powiedzieć, do kilku prostych, zrozumiałych do każdego człowieka w firmie miar, tak żeby po prostu całą analitykę budować pod to, a nie robić wielkiego zamieszania, bo tak naprawdę no, będzie bardzo dużo pracy, efekty będą tego małe. Oczywiście, można powiedzieć, sami analitycy, eksperci mogą wchodzić głęboko w szczegóły, bo to jest im potrzebne, ale tak naprawdę prawda jest taka, że 95% firmy ani tego nigdy nie zrozumie, bo nie potrzebuje tego zrozumieć, bo oni pracują na innych miarach, czym innym się zajmują, a tak naprawdę ta analityka jest dla nich. Analityka nie jest dla analityków. Jeszcze jakieś pytanie? Pytanko jest.
jedno. Nie? O, pytanie. Ja bym zapytał, w sensie tak z punktu widzenia metodologii, jeżeli chodzi o statystykę, skupiając się na czynnikach, które jakby tym bardziej uogólniają cały temat, moje wrażenie, czy można przegapić te grupy ludzi, które nie składają się na populację? W sensie, jeżeli odnosisz coś do próby populacyjnej, powiedzmy, że nie pokrywasz 100% ludzi. Więc jeżeli uogólniasz, w tym wypadku to się staje dużo mniej precyzyjne. Wiesz, de facto każda z tych miar, które uprościliśmy, to jest wypadkowa trwałyma w innych miar, więc tego problemu nie ma, bo daj na to, jeżeli, nie wiem, przykładowo mamy miarę, którą nazwaliśmy sobie brand trafikiem, no to na to się składa przykładowo ruch organiczny, brandowy w Google, który jest bardzo mierzalny. Daj na to przykładowo, jest do tego ruch directowy, oczywiście z jakimiś różnego typu filtrami przesortowany i tak dalej, plus ileś innych rzeczy, które możemy wyciągnąć, po prostu agregujemy do jednej miary, która jest na tyle prosta, że zrozumiemy. Bo pewnie, wiem, jak sobie zdaję sprawę, wytłumaczyć komuś, to nie jest analitykiem przykładowo, jak wygląda miara direct, nawet w Google Analyticsie, no bywa trudne. Jest tam ileś różnego typu ale i tak dalej, jak i zmieniali. Jeżeli mówimy, że to jest po prostu w równym ruch brandowy, no to to jest trochę prostsze. Więc to nie jest tak, że po prostu bierzemy tylko jakieś określone rzeczy, tylko to jest, można powiedzieć, agregacja dużej ilości różnego typu wskaźników danych do pojedynczych danych w tym wypadku. A powiedziałbyś, że KPI stworzone przez was są uniwersalne, czy raczej pasują pod kątem waszego biznesu? To zależy, bo jak mówiłem, mamy i biznesy, które są, można powiedzieć, bardziej rynkowe, e-commerce'owe nazwijmy to, i mamy specyficzne, czyli dziennikarskie, chociaż właśnie TTF jest czymś bardzo specyficznym w naszym wypadku, ale tak naprawdę chyba analityka ma to do siebie, że i tak musi być szyta na miarę. Nie ma, można powiedzieć, nie wiem, jak w wypadku, nie wiem, atrybucji na przykładu, jednej dobrej atrybucji, która będzie działała, nie wiem, dla dealera samochodów i dla, dajmy na to, IKEA. Więc każdy po prostu przypadek jest inny, zresztą dzięki temu pewnie analitycy tak dobrze zarabiają, bo gdyby inaczej nie było, no to pewnie nie mielibyśmy pracy, gdyby to było zbyt proste. Dobrze, brawo.